Na razie ta recesja, w którą wchodzimy, jest jeszcze e, ograniczona. Trzy osoby pracują na każdego emeryta i ta liczba będzie się dość szybko zmieniała. Mówi, że Polska jest w zasadzie już w miejscu nieodwracalnym. Jak Polska będzie w stanie to przezwyciężyć? Nie widzę tego w żadnych pomysłach partii politycznych. Co roku wyrzucano 5% nauczycieli których dzieci miały najgorsze wyniki. Więcej pieniędzy od rozdawnictwa się nie bierze, żaden kraj nie wyrósł na potęgę dzięki opodatkowaniu własnych obywateli, młodzi, prężni Ukraińcy wyjeżdżają, No i trzeba przyznać, że Niemcy też dużo w tym kierunku robią, znaczy starają się ściągać do siebie. Nam zależy PL merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep nam zależy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Dzień dobry, Wojciech Siryk, nam zależy PL. ten świat jest nasz, a dzisiaj naszym gościem, prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wólecki. Witam. Dzień dobry. Witam się. Oczywiście na początek przypominam o aktywności pod filmem, o komentarzach, o pytaniach, no i oczywiście o naszym wydawnictwie z najlepszymi biznesowymi i gospodarczymi książkami dla najmłodszych. Wszystkie linki w opisie filmu. Na dobry początek, pytanie, czy my się mamy teraz w Polsce bać kryzysu? Pozwolę sobie od razu rozwinąć je trochę, bo ja mam wrażenie, że ostatnie lata wyglądały trochę tak, że przyszła pandemia, przyszły te wszystkie problemy, te znaki zapytania, ludzi straszono nie bez przyczyny. Kryzysem, problemami jakoś udało się to przebrnąć, wszyscy odetchnęli, niektórzy nawet pisali, oj, no, wszyscy straszyli tymi kryzysami, nic takiego się hmm. nie stało. A tu znowu jakieś dane o recesjach kwartalnych, co się dzieje. Na dobry, początek. na dobry początek powiem, że na razie ta recesja, w którą wchodzimy, jest jeszcze ograniczona. To jeszcze nie jest coś, co może się wydarzyć. Patrzymy też na nastroje, które są w Europie Zachodniej, które są w Ameryce, w Chinach i one są rzeczywiście dość pesymistyczne. Przede wszystkim w Europie Zachodniej. Polska rzeczywiście wychodziła z poprzednich kryzysów poniekąd ze względu na strukturę swojej gospodarki. Małe i średnie firmy, bardzo elastyczne, które były w stanie dość szybko dostosowywać się do kryzysów. Szczególnie dobrze to widzieliśmy w pandemii. Już tam na drugi czy trzeci dzień po zamknięciu gospodarki firmy, restauracje dowoziły jedzenie do domu. I szybko staraliśmy się, to co się stało w Europie Zachodniej później, my żeśmy to w taki naturalny sposób Polskie firmy się dostosowywały. To raz. Dwa: mieliśmy dużo jeszcze przewag, naturalnych przewag konkurencyjnych, czyli stosunkowo niska skala zarobków, rozproszony ten drobny kapitał, jak wspomniałem. Społeczeństwo stosunkowo młode, czyli dobre relacje, jeżeli chodzi o liczba osób w sile wieku, w wieku pracującym, do osób starszych, do emerytów, do tych wszystkich na utrzymaniu. Wiedzieliśmy, że ten trudniejszy okres przyjdzie, przyjdzie spowolnienie gospodarcze. No, pech, że nadchodzi w takim trudnym momencie. Mieliśmy jeszcze nadzieję i o tym mówiliśmy w Washington Price Institute jeszcze w 2012 roku, że możemy jakby przeskoczyć do innej ligi, po prostu do zapewnić sobie <laughs> większą innowacyjność, robotykę, rozwój Bardziej gospodarki w stronę wysoko uprzemysłowionej, technologicznej, jakby starać się uciec z tym znikającym przewagą konkurencyjną. To się nie do końca udało. Wiele firm polskich rzeczywiście jest na światowym poziomie, wiele zdało się doinwestować. Niektóre nawet przejmują zachodnie firmy, przejmują także know-how i technologie. ale to dalej nie jest ta skala, na którą, o której możemy mówić, że udało nam się. Uniknąć tego kryzysu. Ja cały czas jeszcze nie mówię o tych okresowych powodach, dla których wchodzimy w recesję, tylko mówię o tych systemowych. I one już są tutaj. Czyli w tej chwili w zasadzie trzy osoby pracują na każdego emeryta i ta liczba będzie się dość szybko zmieniała. Polska jest jednym z najtrudniejszych, najgorszych w Europie państw, jeżeli chodzi o trendy demograficzne, jest jeszcze. Litwa, Estonia, ale to rzeczywiście jest to, co Paul Morland w takiej książce Przypływ ludzkości mówi, że Polska jest w zasadzie już w miejscu nieodwracalnym. Znaczy, że te zmiany demograficzne w zasadzie już ich nie jesteśmy w stanie naprawić. Za daleko to zaszło, z oczywistych względów. Raz, że ta kohorta, ta populacja kobiet, które w ogóle jeszcze są w stanie rodzić, już jest bardzo się skurczyła. Także nawet gdyby one zaczęły dzisiaj rodzić więcej niż to statystyczne 2,2 i dziecka na osobę, to dalej już z tego kryzysu nie widzimy. Jest ich po prostu za mało. Ale problem jest głębszy, tak? bo kobiety w wieku między 30-40 już dziś mają, właściwie połowa z nich ma dzieci. Czyli to, to jeszcze pogłębia się ten kryzys. Pandemia nie pomogła, wręcz przeciwnie, ludzie w strachu i w obawie, potem wojna w Ukrainie to wszystko spowodowało, że emocje zadziałały i jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji demograficznej. No i teraz dochodzą do tego kolejne czynniki. Bardzo dużo powiedziano o tym, o sprawiedliwym rozdziale majątku narodowego, tak? czyli weszło nam 500+, teraz to ma być 800+, e, ogromna ilość świadczeń społecznych. Dość powiedzieć, że na samą politykę rodzinną dzisiaj wydajemy 3,5 Procenta naszego PKB to jest chyba trzecie miejsce na świecie, znaczy jest kilka państw na poziomie 3,8. Największe wydatki ma Korea Południowa, to jest ponad 4% PKB i rzeczywiście to są ogromne wydatki też średnio skuteczne. Tak na marginesie i tam to chyba nie za bardzo działa, bo tam ta dzietność to już jest 0,75 wzrostu demograficznego tak, przy Polsce 1,4 czy 1,38. I Także te wydatki są bardzo wysokie na kraj, który się zbroi, który wydaje mnóstwo na zbrojenia. Do tego dochodzą bardzo daleko idące wydatki socjalne. Stosunkowo niska średnio aktywizacja zawodowa, bo mamy wysoką aktywizację zawodową w dużych miastach, takich jak Warszawa, to ona jest rzeczywiście na poziomie wyższym niż większość państw Europy Zachodniej, no ale w całości ilość osób, które pracują, mimo że są w wieku radownictwa, jest niska. W związku z tym te wydatki, ta ogromna redystrybucja. Sprawiła, że raz mniej osób jest zaangażowanych zawodowo, a dwa, że te pieniądze nie poszły w kierunkach wspierania właśnie robotyki, nowej gospodarki, szły na przykład na wykupywanie przedsiębiorstw przez państwo, taką nacjonalizację delikatnie mówiąc, przejmowanie przez państwo zakładów co także jest zwykle kosztowne, bo jedno to jest jak państwo prowadzi te przedsiębiorstwa, na ile jest skutecznym właścicielem. I na ile zapewnia dochód, można w wątpliwości do tego. A dwa, że państwo jest bardzo kiepskim kupującym. Znaczy, państwo zwykle kupuje przedsiębiorstwa za wysoką cenę, poszerza tą działalność, za, 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 wydaje bardzo dużo. Także jest to znowu ekstensywne wydawanie pieniędzy. I cała ta polityka socjalna i polityka redystrybucji która możliwe, że ku zadowoleniu lewicy sprawiła, że mamy stosunkowo małe, małe rozbieżności majątkowe, to także spowodowała, że nie zdołaliśmy wykorzystać tych 5 10 lat może nawet, żeby umknąć tej demograficznej pułapce. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No teraz wchodzimy w kryzys, który, Dotyka przede wszystkim Europy. Stany Zjednoczone zdają się szybciej wychodzić z inflacji. Trudno mi powiedzieć, czy to za sprawą mądrzejszej polityki Fedu, czyli Banku Centralnego Amerykańskiego. A w każdym razie ta Aktywność społeczna, że Ameryka nie, nie wpadła w tak ciężko w recesję, a jednak już zaczyna ta inflacja im spadać. W Europie mamy dalej bardzo wysoką recesję, inflację. Europa nie jest w stanie się jakoś od tego odbić. Ona jest niższa, ta inflacja w Europie Zachodniej niż w Polsce. No, ale dalej to jest za wysoka, żeby zapewnić rozwój gospodarczy. To wynika poniekąd z tych samych względów. Bardzo daleko idącej redystrybucji, przeregulowaniu gospodarki. Takim idealnym tutaj wzorcem są Niemcy. Tak? Wysoko przeregulowana gospodarka, bardzo ambitne plany, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, co sprawia, że koszty energii należą do najwyższych. 3,5 tysiąca niemieckich firm w tym roku już tylko wyniosło się. Z Niemiec do Stanów Zjednoczonych, do Chin, ale wśród nich to są też takie firmy jak Baft, potęgi światowe, jak Siemens przeniósł swoje ośrodki badawcze do Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie jest w stanie tego wytrzymać. Do tego daleko idące regulacje. Także Europa także nie radzi sobie z tym kryzysem. Czyli nie jest w stanie opanować inflacji, unikając recesji i kryzysu, bo jak wiemy, to są dwa przeciwstawne elementy. Możemy zatrzymać inflację, ale nie jesteśmy wtedy w stanie normalnie funkcjonującej mieć gospodarki. Wpadamy w recesję. Możemy nie mieć recesji, ale będzie rosła inflacja. Także tutaj Europa też się z tym nie daje rady. No i teraz już widzimy w tej chwili, że to, co było taką silną stroną Polski, czyli eksport, na zachód, w takich najtrudniejszych momentach kryzysu 2008-2009. Przypomnę, że polskie zakłady produkcyjne, na przykład samochodów, pracowały na trzy zmiany, kiedy w Niemczech była wygaszana produkcja. Między innymi dlatego, że wtedy mieliśmy przewagi konkurencyjne, tajną siłę roboczą, wszyscy gdzieś kiedyś muszą kupić meble, wszyscy muszą kupić lodówkę, pralkę, samochód, czasem, może rzadziej w czasie recesji i wtedy szukają najtańszych. I to była ta przewaga Polski. Byliśmy w stanie zapewnić najtańszą produkcję. Dzisiaj już nie jesteśmy. Nasze płace znajdują się powyżej poziomu, średniego poziomu PKB na głowę Polski. Tak jak że jeżeli mamy 70% PKB na głowę, to płace w najbardziej uprzemysłowionych regionach dochodzą do 80-85%. Przy dość wysokich oczywiście kosztach, ale to powoduje, że przestajemy być konkurencyjni. Nie jesteśmy w stanie wypełnić tej luki. Może niektóre firmy produkujące meble gdzieś na wschodzie Polski jeszcze sobie dają radę, ale znowu czy w kryzysie kupujemy meble? Tak? Mówię o Niemcach, o Francji, które znajdują się w cięższej sytuacji. Recesja wydaje mi się nieunikniona. Problem będzie z wychodzeniem z niej. I jak Polska będzie w stanie to przezwyciężyć. Nie widzę tego w żadnych pomysłach partii politycznych, jak wyjść z tego kryzysu. Widzę tylko więcej pogłębiania tych samych, powielania tych samych narzędzi, czyli więcej redystrybucji. Więcej opieki socjalnej, większej opieki społecznej, a sporo takie bardzo radykalne rozwiązania, to chyba partii razem, mówiące o 30-godzinnym tygodniu pracy. No to są, ja nie oznaczam, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale to jest bardzo kosztowne i nie zapewni szybkiego wyjścia z recesji. O te pomysły polskich partii politycznych na pewno jeszcze będę pytał. Natomiast tak, w temacie inflacyjno-kryzysowo-recesyjnej zapytam jeszcze o te obniżone stopy procentowe w Polsce. No. Jak pan to skomentuje? Mogę się zgodzić, że nie, nie trzeba czekać z obniżaniem stóp procentowych do tego docelowego, założonego celu inflacyjnego, czyli do 2,5%. Można sobie przyjąć, że jeżeli jest odpowiednia Tempo spadania inflacji, tak? czyli gdzieś przy 5, 6, jeżeli już widzimy, że ono nie spada, to możliwe, że rzeczywiście należałoby gdzieś to zacząć redukować. Natomiast jest to chyba za wcześnie. Także wnoszę to także zachowania w Europejskiego Banku Centralnego, który prawdopodobnie nie zdecyduje się na obniżanie, wręcz może na podwyższanie, albo w każdym razie utrzymanie tej stopy procentowej. No i grozi nam podobne wpadnięcie w inflację. Przy recesji, no to jest ten w tych modelach, no jest najgorszy z możliwych modeli, modeli, czyli stagflacja, czyli nie ma więcej nowych miejsc pracy. Boże nowych miejsc pracy, mówię. Lepiej płatnych. To nie o to chodzi, żeby każdy z nas może pójść dzisiaj tutaj przed budynek i znaleźć jakąś pracę w McDonaldzie czy w jakimś sklepie, cukierni, obo. Natomiast ona nieprawdopodobnie nie będzie to praca, która pozwoli nam się utrzymać, nam, rodzinie. Także takie prace są, natomiast ciężko jest o dobrze płatne prace, które pozwalają nam się utrzymać i takie perspektywiczne, rozwojowe. O te prace jest coraz ciężej. Firmy nie tworzą tych miejsc pracy i taki ruch temu moim zdaniem nie pomoże, mimo że rzeczywiście kredyty mogą być tańsze, ale firmy nie inwestują. Mamy poważny kłopot był taki bardzo ciekawy ostatnio raport Polsu Biznesu o tym właśnie, gdzie się znajdujemy. Gdzie, z jednej strony, wiele takich współczynników makroekonomicznych Polski jest bardzo dobrych. Ale z drugiej strony, polskie firmy nie inwestują. Czują się niepewnie, boją się cały czas, źle oceniają tą sytuację. Także z tego względu myślę, że ze względów ekonomicznych może to tylko przedłużyć kryzys. Tylko tak się zastanawiam, no bo sprawa stóp procentowych, tym samym często rat kredytów no wszyscy to nierozerwalnie wiążą właśnie z wyborami, które już za parę tygodni. I czy to jest naprawdę takie ważne, żeby przed wyborami, czyli w ciągu tych paru tygodni, pojawiła się ta jedna symboliczna wręcz obniżka stopy procentowej. Czy ona tak wiele zmieni w takim krótkim terminie? Nic, mówię, nic. Nic nie zmieni. W takim krótkim terminie nawet może zaszkodzić w dłuższym, późniejszym. Znaczy, że ten wychodzenie z tej inflacji trwa znacznie dłużej. Tak to w polityce. Znaczy, polityka nie rządzi się racjonalnymi przesłankami. Polityka rządzi się emocjami. Mamy bardzo emocjonalny system polityczny. Tak? Że to on nie odwołuje się do takich starożytnych greckich zasad racji, i celowości swoich działań, tylko wyłącznie do emocji. mamy Można długo mówić o polskiej, ale nie tylko o europejskiej polityce, ale ona jest bardzo emocjonalna. W związku z tym, każdy czynnik który może... Że ludzie mogą sobie wyobrazić, że rzeczywiście coś się poprawia. Potem media, te czy inne, mogą to od, ubrać w odpowiedni no, narrację i mówić, tak, inflacja co prawda jest 10-8% może będzie, to jednak jest już znacznie mniejsza, czyli tempo, dynamika spadania jest dość duża. Właściwie już nie mamy kryzysu, wszystkim jest dobrze, jest dużo miejsc pracy, jesteśmy świetni, jesteśmy wspaniali. Przecież nie chcecie, żeby się pogorszyło, głosujcie na nas. Także to jest czysto polityczno-emocjonalny ruch. Myślę, że kosztowny, ale w w czasach wyborów no, takie działania są podejmowane no, często. No właśnie, czas wyborów. Może ja jestem za, za młody, może za krótko obserwuję polską scenę polityczną, może nie mam takiego doświadczenia, ale odnoszę wrażenie, że w tej kampanii wyborczej, przynajmniej na razie, jakoś tak wyjątkowo mało dyskutuje się o poważnych, programowych rozwiązaniach. Już nie mówię gospodarczych, yy, tylko. Kampania zdominowana jest przez tematy powiedzmy około TikTokowe. Tam ostatnio grzane, grzane było jedzenie psów wyciągnięte tam w jakimś kontekście na Konfederację, na przykład i tak dalej. Yy, czy to tak zawsze było? Mi się też wydaje, może też jest młody, te, też mi się wydaje, że to jest znacznie gorzej niż kiedykolwiek, znaczy. Że problemów nie mamy mniej, a na pewno nie mamy mniej. Natomiast rzeczywiście mniej odnoszenia się do retoryki. Widać to po wielu rzeczach, także o kandydatach, o doborze kandydatów, którzy bardziej są mierzeni właśnie ilością odsłon albo wizerunkiem niż tym, co mają do powiedzenia. Wynika to z głęboko posuniętej polaryzacji, która tak naprawdę wynika, i to jak powoli to powiem, żeby to było jasne, że to nie jest błąd. Głębokiej polaryzacji, która wynika z ogromnego podobieństwa między obozami politycznymi. Jeżeli rzeczywiście odsuniemy większość tej bardzo spersonalizowanej narracji, tych ataków wzajemnych, ogromnej ilości przymiotników, określeń, tych bomotów, które słyszymy w eterze, i zaczniemy się przyglądać temu, co poszczególne partie chcą zrobić, to zobaczymy, że te różnice są niewielkie. Dalej mówimy o, daleko, o dużej redystrybucji, o wsparciu socjalnym, o ograniczeniu wymagań obywatelskich, braku jakichkolwiek systemowych reform. Dla mnie takim ciekawym zjawiskiem było pojawienie się Konfederacji. Nie dlatego, że ten ich 191 chyba stron program mnie przekonywał do czegoś, ale jest tam wiele takich elementów intuicyjnych, które mówią i myślę, że mogą wielu Polaków przekonywać, albo powinny, że ten system, zaspawany system, jaki mamy, nie działa. I tutaj, jeżeli w takiej części analitycznej, chyba. Dość dobrze Konfederacja w to strzec, mówi się. Znaczy, że przyjęliśmy takie rzeczy, że nic się nie da zmienić. Słucham czasem tych debat radiowych, głównie radiowych, bo nie mam telewizora, dotyczących programów i widzę takie też wzmożenie w atakowaniu Konfederacji za ich próbę, jak to oni sami mówią, wywrócenia stołka, czyli z głębokich zmian systemowych, tak, jeżeli chodzi o system emerytalny. Jeżeli chodzi o system edukacyjny, system służby zdrowia. I to są rzeczywiście krytyczne problemy, gdzie druga strona, zarówno PiS, jak i ta koalicja obywatelska i cała lewica mówią, że trzeba po prostu dołożyć więcej pieniędzy. Nie jest do końca jasne, skąd mają być te pieniądze. Czy mamy je pożyczać dalej, zapożyczać się, czy mamy dalej redystrybuować, jeszcze głębiej wchodzić w kieszenie tej pracującej, zamożniejszej części społeczeństwa, to nie jest jasne. Natomiast, że więcej musimy redystrybuować, bo tak będzie sprawiedliwie. Nie ma pomysłu na zmianę systemu zdrowia, chociaż w wielu kwestiach już wiemy, że to nie działa. Spróbowano ogromnej ilości reform edukacyjnych, nie działają. Przy bardzo dziwnych wskaźnikach, które mamy w systemie edukacji, tak? gdzie mamy w Europie, mało kto zwraca uwagę na to, bo cały czas słyszymy, że brakuje nauczycieli, ale mamy najwięcej, naj najwięcej odwrotnie najmniej dzieci na jednego nauczyciela w całej Europie. W całej Europie poza chyba dwoma, no w każdym w czołówce jesteśmy. E jeżeli chodzi o sądownictwo, o którym tyle się mówi, tak? mamy cały czas. Ten system jest coraz gorszy, coraz bardziej przewlekły i nawet nie, dlatego, nie tylko dlatego, że minister Ziobro wprowadził wiele fatalnych zmian. Ja nie nazywam tego reformami, bo to była raczej wymiana personalna osób, ale też dlatego, że ten, ta, ta grada, degradacja systemu postępowała cały czas, od lat. I nie ma tu pomysłu na zmianę w tym systemie. Nie ma pomysłu na zmianę systemu edukacji. I i to jest chyba nasz problem, dlaczego politycy szukają zwarcia w czysto personalnych atakach. Mówię o głównych partiach. Proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja przy całej swojej takiej innej wrażliwości, agresywności, w mniejszym stopniu ucieka się do personalnych ataków na polityków koalicji obywatelskiej i PiSu. Broń Boże, nie bronię konfederacji. Uważam, że narracja w ich wielu, wielu kwestiach jest szkodliwa, i wiele ich rozwiązań jest nieprzemyślanych, niedomyślanych, błędne. Raczej znaczy odnoszę się do ich intuicji, ale oni wiedzą, że muszą mówić o programie, w przeciwieństwie do tych głównych polityków głównych obozów PiSu, Koalicji Obywatelskiej, którzy głównie zajmują się sobą. A jeżeli już wchodzą na przestrzeń taką analityczną, to analizują wyłącznie, jak rozkładają się głosy. Ja nie przypominam sobie, spędziłem trochę czasu w Stanach, żeby aż tyle czasu w mediach publicznych, bo politycy rzeczywiście się tym zajmują, poświęcano temu, jak będą się rozkładały głosy, jak temu podejmie ktoś trochę elektoratu, kto co może by się stać w województwie Śląsko-Dąbrowskim, a co innego się może stać w suwałkach. E, oczywiście analitycy takimi rzeczami się zajmują, ale to nie są, to nie powinien być element narracji wyborczej. Prawda? Dlatego myślę, że ta po, po, kampania jest tak zajadła, odpowiadając już to długo na to pytanie, ale kampania jest tak zajadła, dlatego że różnice są tak małe. Tak, na marginesie, a propos tych różnych pomysłów gospodarczych, to jest naprawdę ciekawe, że kiedy ktoś, w tym przypadku w kontekście politycznym, no to jest konfederacja, mówi, że na przykład obniży jakiś podatek czy tam zlikwiduje, to o. często jest taki atak, że na to nie ma pieniędzy, ale kiedy po drugiej stronie ktoś mówi, że on będzie rozdawał coraz mm. więcej pieniędzy, to na to jakoś te pieniądze no. w opinii publicznej, zdaniem opinii publicznej są. A, tak samo jest z regulacjami też. uwagę, że jak ktoś chce wprowadzić nową regulację, jakąkolwiek, to, y, która często wymaga stworzenia nowego biura, nowych budynków, nowych urzędników, wy, wykształcenia tych ludzi, przygotowania do tego, to w ogóle nie jest problem. To momentalnie to się rozwiązuje. A jeżeli ktoś chce zlikwidować jakąś regulację, to mamy bardzo długą dyskusję i debatę, jak to jest nie do przeprowadzenia, jak to się nie da. I że to koszty tego będą znacznie większe niż utrzymanie dawnej regulacji, jak to jest populistyczne z samego względu, że w ogóle ktoś chce więcej wolności czy swobody. Tak, to jest, zawsze jest to, to samo. I ten taki termin, który się u... wyścig do dołu, tak? do, czy tam do dna. Że za każdym razem, jak chcemy obniżać podatki, to chcemy słabego państwa. Jak chcemy reform w edukacji, to chcemy zniszczyć nauczycieli. Tak? A może chcemy zrobić selekcję nauczycieli, zostawić najlepszych? A może chcemy zmniejszyć podatki i ograniczyć ilość rzeczy, którymi się państwo zajmuje? Nie, to zawsze to jest coś, co grozi nam katastrofą. I, I nie licuje z nowoczesnym państwem. Nowoczesne państwo. No tak, ale z jednej strony mamy omówione tutaj bardziej liberalne pomysły konfederacji, ale z drugiej mamy ten PIS czy PO, które, tak jak tutaj zostało wspomniane, chcą raczej dosypywać tych pieniędzy. E, będę niejako adwokatem diabła. No ale czy w niektórych aspektach nie jesteśmy wręcz pod ścianą i dosypywać trochę trzeba? No bo wspomniani nauczyciele. Jeżeli spojrzymy sobie na przestrzeni lat, jak kształtują się płace nauczycieli w porównaniu do np. płacy minimalnej, to my w tym momencie znajdujemy się w jakimś krytycznym wręcz punkcie, że początkujący nauczyciel zarabia tam parę procent więcej niż płaca minimalna. No to jak tu nie dosypać? Pewnie, że powinno się dopisypać. Uważam, że nauczyciele powinni zarabiać znacznie, znacznie lepiej. Tylko nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć systemu ekstensywnego systemu edukacji, gdzie nauczyciele nie są weryfikowani pod względem ich wydajności jakości, nie ma w zasadzie zewnętrznego albo słaby jest ten zewnętrzny nadzór i nie ma systemu rozliczania nauczycieli za efektywność. Jest wiele pomysłów na świecie, które pokazują, jak można naprawiać edukację nawet w taki stanie, który by się wydawał bardzo liberalno-lewicowym jak Kalifornia, był tak swego czasu, kiedy też doszły władze do wniosku ze względów demograficznych, ponieważ coraz mniej także jest tam ludzi, ale nie dlatego, że zmniejsza mniej się rodzi, nawet tylko dlatego, że się wynoszą z Kalifornii. Trzeba zmniejszyć ilość nauczycieli. U nas jakoś nikt nie łączy Zmian demograficznych, niżu demograficznego z koniecznością ograniczania liczby nauczycieli, oni się ograniczają sami przez to, że przychodzą na emeryturę. Natomiast to, że mamy, jak powiedziałem, jeden nauczyciel zajmuje się najmniejszą, jedną z najmniejszych ilości dzieci w Europie, to jakby nikomu to nie sugeruje, że powinniśmy tutaj zastanowić się nad redukcją. Ale co w Kalifornii zrobiono? Co roku wyrzucano. 5% nauczycieli, których dzieci miały najgorsze wyniki w jakimś tam ogólnostanowym egzaminie. Można to zrobić w ten sposób. Można dać bardzo wysoką podwyżkę, tak jak zrobiono w latach 70. w Kanadzie, nauczycielom, ale dać też wolność dyrektorom i szkołom i stworzyć szkoły niezależne od w tych decyzji, od samorządów czy władz w selekcji. Tych nauczycieli i uzależnić dotacje od wyniku szkoły. Nie mówię, że szkoła w miejscowości biednej ma się porównywać z, z najlepszą, szkołą w najlepszej dzielnicy w Warszawie, tylko mówię, że trzeba wykazywać postęp. Tak? Nieważne z jakiego poziomu szkoła startuje, to powinna wykazywać postęp i dotacje powinny być proporcjonalnie, na przykład, zwiększane i mogą być na pensję. Nie mówię o dotacjach dla dzieci, dotacjach na śniadania czy dotacjach na sprzęt y, komputerowy dla dzieci. Mówię o, do, o dotacjach na pensje dla nauczycieli. Też mogą być zwiększane. Także jeżeli się zmieni system, to wiele rzeczy można zrobić. No i teraz pytanie: czy rzeczywiście, gdybyśmy zrobili referendum wśród tych nauczycieli, podniesiemy państwu trzykrotnie pensje? Pod jednym warunkiem, że rezygnujemy z karty nauczyciela i wprowadzamy pełną niezależność dyrektorów w doborze nauczycieli, selekcji i y, progresywną skalę za, y, płac w zależności od wyników dzieci. Jestem bardzo ciekaw, jakby się skończyło takie. Czy rzeczywiście nauczyciele chcą y, wyższych pensji, za wyżs większą odpowiedzialność? czy wolą taki system jak jest, który tak naprawdę owocuje tym, że dorabiają sobie na korepetycjach. Znowu, Zaraz odezwą się głosy, że czyjaś mama jest nauczycielką od 20 lat i ciężko pracuje i się stara. Tacy są jak w każdym zawodzie. Natomiast efekt średnia jest jaka jest. Większość nauczycieli bardziej się przykłada do szukania klientów na swoich repetycji niż pomagania uczniom. Zmieńmy ten system, pozwólmy zarabiać uczniom. W tej wspomnianej Kanadzie, po tym jak podniesiono te płace i zmieniono system nagradzania, pamiętam, że w liceum w ciągu pięciu lat wymieniła się całkowicie kadra. I żeby dostać na przykład nauczyciela angielskiego czy matematyki, trzeba było mieć doktorat, ponieważ były takie płace, że stać było szkoły na zatrudnianie najlepszych profesjonalistów. Na sam koniec poproszę, no ja wiem, że to będzie trochę wróżenie z fusów, no ale mimo wszystko musimy się zastanawiać, co przyniesie przyszłość. Spróbujmy. Spróbujmy zastanowić się, co nas czeka w przyszłym roku i czy. Ten trend ostatnich lat zostanie zachowany. No bo z jednej strony będziemy mieli waloryzację programu 500 plus na 800 plus to są spore wydatki. Z drugiej, będziemy mieli znaczącą podwyżkę płacy minimalnej naprawdę znaczącą i to jeszcze dwukrotną. W styczniu i w lipcu, zdaje się, z tego co zapowiedziano. Jeśli się nie mylę, to my w ogóle w Polsce będziemy świadkiem wręcz jakiegoś eksperymentu ekonomicznego, bo to będzie bardzo wysoka relacja płacy minimalnej do średniej. Tak. A więc ponownie skręt mocny w stronę takiego dosypywania pieniędzy, w stronę takiego państwa socjalnego, państwa opiekuńczego i interwencji państwowej. Ja się naprawdę zastanawiam, czy na tym się zatrzymamy, czy to są takie śmiałe kroki i dochodzimy do pewnej ściany i będzie parę lat wytchnienia, czy możemy się mamy spodziewać, że za rok znowu, za półtora roku znowu, za dwa lata znowu i tak dalej, i tak dalej. I z tej ścieżki nie ma odwrotu. No, my oczywiście nie wiem, co będzie. Natomiast możemy się zastanowić, co te narzędzia mogą spowodować. Czy dodatkowe dotacje czy tam już 800 zł nawet podnoszenie tych płac i zwiększanie tych 3,5% wydatków na świadczenia dla rodziny, wzrost do, o ile pamiętam liczyłem, 3,8 czy 3,9 już właściwie do rekordu świata. Blisko. Czy to zwiększy czynniki demograficzne? To już wiemy, nie. Po doświadczeniach 500, plus wiemy, że więcej dzieci się nie będzie rodziło, a nawet gdyby się rodziło, to gdyby miało, to mniej niż 20 lat, zanim wejdą na rynek pracy. Także tutaj, jeżeli chodzi o konkurencyjność, o zasoby ludzkie i możliwość zwiększenia produkcji przemysłowej PKB, to się nie uda. Jeżeli zwiększymy wydatki socjalne i płacę minimalną, to czy od tego firmy staną się bardziej konkurencyjne, czy po prostu te koszty płac będą tak wysoko, tak daleko idące, że tylko firmy najwyżej rozwinięte technologicznie albo te, które pożyczają pieniądze, będą w stanie to wytrzymać? Czyli te, które będą w małym stopniu zależały od ilości pracowników. My już dzisiaj, kiedy jeździmy po Polsce, widzimy, że coraz więcej tych małych sklepów, zakładów i restauracji się zamyka. Coraz więcej z nich zawiesza się. Część wróciła po pandemii, potem znowu się zamknęła. Ostatnio kupowałem jakieś kamienie ozdobne u człowieka, który właśnie wyprzedawał je, bo zamykał ten zakład. Tak? No I zaczął mi się dlaczego. A on mówi, że zaczął mi wymieniać regulacje i dokumentację, którą musi wypełniać. Kamienie sprzedaje. I mówi: Tak se pomyślałem, nie kamienie sprzedają ci, którzy sami to wymyślają. Ja już nie muszę. No i jeżeli przy tak rozbuchanej administracji, regulacjach, człowiek, który tylko sprzedaje kamienie, jest tak obciążony. No to to samo spotka małe restauracje małe sklepy które już dzisiaj po tych pomysłach z zamykaniem niedziel już wiem, widzimy co się stało tak czyli w zasadzie jesteśmy krajem żabką żabką tą mrówką i biedronką płynącym tak? w zasadzie tych małych rodzinnych sklepów już jest naprawdę bardzo mało mało gdzie zostały i to będzie dalej postępowało. Znaczy Także tutaj nie trzeba być ekonomistą, nie trzeba być jakąś tęgą głową, żeby widzieć, jakie będą tego efekty. Tak? Znaczy, więcej pieniędzy od rozdawnictwa się nie bierze, żaden kraj nie wyrósł na potęgę dzięki opodatkowaniu własnych obywateli. Można cudzych, ale swoich nie. I żaden kraj w historii nie rozwija się szybciej przy zmniejszającej się populacji. Jest oczywiście taki mit z tą demografią, że małe kraje także potrafią być innowacyjne, szybko się rozwijać i przykłady tutaj padają Izraela czy Szwajcarii. No, to są małe kraje, jeżeli chodzi o liczbę osób, natomiast demografia jest bardzo silna. Tak? Przy, e Prawie 3,6 wzrost chyba demograficzny Izraela, gdzie nawet rodziny niewierzące, czyli takie niereligijne, mają poziom wzrostu 2,2. Po prostu ta pula ludzi, z których można wybierać najbardziej utalentowanych i którzy będą innowacyjni, jest znacznie większa. Jeżeli ona się kurczy i się zmniejsza, to będzie jej tego coraz mniej. To jest bardzo prosta matematyka: im mniej ludzi, tym mniej zdolnych ludzi. Im mniejszy kraj, tym mniejsze możliwości pod tym względem. Także w zasadzie te wszystkie, rzeczy, od czegośmy zaczynali, to co, wszystko, co było przewagą naszą konkurencyjną, znikło, a teraz politycy robią wszystko, żeby jeszcze uniemożliwić nam przeskoczenie do innej gospodarki, czyli tej rewolucji 4.0, tej technologicznej gospodarki. Po prostu nie będziemy mieli kim tego zrobić. I tak jeszcze co do tej demografii, to dodam, wiem, że to na razie dopiero pierwsze szacunki, ale chyba wszystko wskazuje na to, że zauważalna część Ukraińców wybiera jednak Europę Zachodnią, a nie Polskę. No tak, my nie wiemy jeszcze, co się stanie. To rzeczywiście Niemcy są w stanie, no są bogatszym krajem, przebić polskie państwo, jeżeli chodzi o świadczenia i pomoc. To nie zawsze się sprawdza, ponieważ zbyt daleko, zbyt duże świadczenia także mogą spowodować, że część tych osób nie pójdzie do pracy. Obserwujemy to w Irlandii, gdzie Ukraińcy dostali bardzo, daleko, bardzo wysokie, duże świadczenia pomocy i nie przystąpili do rynku pracy w dużej mierze. Między innymi dlatego, że Gdyby weszli na rynek pracy, odebrano by im te świadczenia, a podatki zjadłyby ich dochody na tym najniższym poziomie. Także to też można przepłacić imigrantom, o czym Niemcy świetnie wiedzą. Ale tak, na dzisiaj młodzi, prężni Ukraińcy wyjeżdżają. No i trzeba przyznać, że Niemcy też dużo w tym kierunku robią. Znaczy starają się ściągać do siebie. Ukraińców, którzy tutaj pracowali. Notabene bardzo ciekawą historię opowiadał mi znajomy, który zajmuje się, hmm, zajmuje się rekrutacją pracowników za granicą do Polski. I opowiadał mi, że na przykład do Polski przyjeżdża dużo Filipińczyków, Pakistańczyków, krajów azjatyckich. Między innymi dlatego, że z jakichś względów Kanada Wybrała sobie Polskę jako test, jedno z państw testowych. Czyli, jeżeli ktoś przepracował trzy lata w Polsce, ma wszystkie zaświadczenia o niekaralności, o dobrze wykonanej pracy, ciągłości pracy, to po trzech latach może wystąpić o e, e, wizę pracowniczą do Kanady i zabrać tam swoją całą rodzinę. Także <śm> <śm> możliwe, że tak samo kształcimy pracowników dla Niemiec. A ja myślałem, że to Polska przyciąga tych hmm. pracowników z Azji. No to, no to się pomyliłem. Podsumowując, drodzy widzowie, zapowiada się na to, że przez najbliższe tygodnie będziemy świadkami raczej Często bezmyślnej na politycznej i ciekawie zacznie robić się po wyborach. Na sam koniec przypominam oczywiście o aktywności pod filmem, o komentarzach, o pytaniach, no i oczywiście o wyeksponowanych tutaj książkach z naszego raczkującego wydawnictwa Mikołaj i Dwa Światy oraz Mikołaj i Magia Biznesu, czyli najlepsze na rynku książki o tematyce ekonomiczno-biznesowej dla najmłodszych. Dziękuję, za Dziękuję serdecznie. Polecam. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału, nam zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale zachęcamy do kontaktu.